Siema, siema, z tej strony Venom. Witam Was w kolejnym odcinku. Poradnik SnowRunner. Jest to poradnik dla osób głównie początkujących, ale nie tylko. Oczywiście w każdym odcinku omawiam inny pojazd, jaki jest dostępny w grze, jego plusy, minusy, czy wady, zalety. No i na dzisiejszy odcinek wybrałem pojazd taki jak JAR87. Co o tym samochodzie? Otóż standardowo na start AWD i blokada dyferencjału, to tutaj mamy na przykład AWD załączane ręcznie. Także plusik jest taki, że jak jest jakiś łatwy teren, tak jak tutaj, co stoimy w tym momencie, akurat jakiś asfalt czy płyty, czy coś prostego do przejechania, możemy to AWD wyłączyć, wiadomo, napęd na wszystkie koła. I wtedy mamy mniejsze spalanie, to taki plusik jest, chociaż to auto nie ma jakiegoś wielkiego spalania. A natomiast blokada dyferencjału jest tutaj załączona na stałe, to jest duży plus, bo działa na wszystkich biegach, czy to są automatyczne, czy to są biegi wysokie, także działa na każdych. A jeśli mamy ją załączoną ręcznie, to niestety działa tylko na niskich biegach i też trzeba pamiętać, żeby ją wyłączać, jak wjeżdżamy na jakiś twardy teren, bo wtedy samochód dostaje obrażeń. Co o tym autku dalej? Jeśli chodzi o najmocniejszy silnik tutaj, jaki mam zamontowany, to wtedy jest A minus. Nie ma tutaj jakiegoś szału, ale też nie jest tragicznie, także tutaj spokojnie auto sobie radzi. Trwałość jest B plus, nie ma jakichś dużych obrażeń, jeśli chodzi o wjeżdżanie na jakieś nierówności. Tu akurat mamy trzy osie, także tutaj problemu nie ma. Jakieś kamienie, tego typu sprawy, ewentualnie pniaki, to nie ma jakichś dużych obrażeń, jeśli już występują. No i zużycie paliwa, tak jak widać, tutaj jest A plus, kryzys bardzo niski. Także tutaj zużycie paliwa jest spoko przy 110 litrów paliwa w baku, to czyni go naprawdę najlepszym, chyba moim zdaniem, tak mi się wydaje, albo jednym z najlepszych aut w tej kategorii skautów. No i co dalej? No, przejdziemy oczywiście do testów w bodku standardowo, jak sobie radzi. Załączamy AWD. Jak widać, zbiera się fajnie. No i w błocie, jak widać, też w tym standardowym, gdzie niektóre auta mają problemy, idzie, widać, śmiało do przodu. Wiadomo, że jak się pojawią jakieś problemy, to możemy skorzystać z biegów niskich. Jeśli chodzi o biegi wysokie, to nie polecam wjeżdżenia w błocie raczej tym samochodem. Co dalej? No, tak jak widać, no, zbierać się fajnie zbiera to autko. Także pomimo tego, że niby moc jest za minus na tym najmocniejszym silniku, to jedzie się fajnie. Sterowność autem jest fajna. Naprawdę ciężko jest się tym samochodem wywrócić. Bardzo dobrze się trzyma drogi. A co za tym idzie, możemy sobie śmigać po różnych nierównościach, tak? Teraz przejdziemy sobie standardowo do garażu, omówimy modyfikacje i dodatki. I na początek oczywiście silnik. Tak jak mówiłem, ten mam zamontowany najmocniejszy. Standardowy silnik daje nam moc do masy B. Tu jest trochę słabiej. Ten ma B plus. I po odblokowaniu najmocniejszy silnik, oczywiście A minus, polecam. Bardzo fajnie sobie radzi, jak tu było widać. Natomiast skrzynia biegów fabryczna jest ta, skrzynia tuningowa, autostradowa, czyli tutaj mamy wyższą prędkość, kosztem niższej niezawodności. Nie polecam na ten samochód, polecam skrzynię tutaj SnowRunner, jak będzie dostępna. Oferuje ona nam te niskie biegi, plusowe i minusowe, i tutaj moim zdaniem jest najlepsza ta skrzynia biegów do tego auta. Jeśli chodzi o zawieszenie podwyższane, nie występuje. Opony, no tutaj jest trochę biednie, aczkolwiek te, które są najbardziej potrzebne, najbardziej ważne, czyli błotne i z łańcuchami, są. Auto też w śniegu radzi sobie dosyć dobrze. W błocie, tak jak widać, było bardzo dobrze. Oczywiście tutaj te 49 TM dwójki polecam.
No, oprócz tego są terenowe i uniwersalne, ale to jest mało istotne, bo te opony ja w ogóle ich nie używam, także wy też raczej nie będziecie. Jeśli chodzi o wyciągarki, tutaj jest więcej trochę opcji. Jest fabryczna dla pilotów, standardowa oczywiście taka, zmodyfikowana dla pilotów, jest wersja zaawansowana dla pilotów, najlepsza opcja dostępna tutaj, i jest jeszcze mocno dla pilotów wersja. I najważniejsze co jest, to jest tutaj ewentualnie z tej można korzystać, jest niezależna dla pilotów, czyli ta wyciągarka, która będzie nam działała, jeśli będziemy wyłączony mieli silnik uszkodzony czy przewrócony samochód, to możemy użyć tej wyciągarki, bo ona ma specjalny osobny akumulator do tego. Oczywiście wiadomo, że ta wyciągarka jest słabsza od tej zaawansowanej dla pilotów, no ale mówię, no jak są nieraz takie akcje, że gdzieś się wywalimy, a jest możliwość podczepienia się, jest zasięg, to możemy śmiało używać tej wyciągarki. Snorkel jest jedna wersja standardowa. I teraz ramy i dodatki. Tutaj niestety jest tylko ten bagażnik dachowy. No ale to tak jak mówiłem, to jest auto typu zwiat, więc do odkrywania mapy się nadaje bardzo fajnie. Możemy tutaj oczywiście jeszcze przyczepki takie małe. Teraz są misje z dostarczeniem jakiegoś towaru na małych przyczepkach. Ona, to autko poradzi sobie najlepiej w tym temacie, jeśli chodzi o skauty. No a ten bagażnik dachowy, to jak widać, ma części naprawy 300, koło zapasowe 4 sztuki i zbiornik paliwa 120 litrów. Przy jego zbiorniku 110 daje nam to 230 litrów, także śmiało możemy zwiedzać mapę, odkrywać tereny, znajdować wieżyczki obserwacyjne. Po prostu jest też jednym z najlepszych samochodów nadających się do tego typu zwiadów. No i co więcej, no tak jak mówiłem, no fajnie sobie radzi, także jeśli chodzi o pytanie, czy polecam to autko, tak, polecam, jest, mówię, jedno z najlepszych, jak nie najlepsze, jeśli chodzi o kategorię zwiat. I tak jak mówię, można tu jeszcze wykorzystać je do naprawy na przykład jakiegoś samochodu, który nam się uszkodził, czy zatankowania go, wymieniania kół, także tutaj też jest opcja fajna, duże możliwości, pomimo tego, że jest to tylko auto zwiadowcze. Także jeśli Wam się podobało, to standardowo polecam. Możecie mnie zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę, podzielić się komentarzem, a na koniec odcinka standardowo będzie playlista z wszystkimi odcinkami z poradnika, link do następnego odcinka i link do subskrypcji. A ja Was zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.